Z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy całkiem sporą paczkę z Hongkongu, z tego co tu piszę. W sumie te dwie paczki, odwróćmy tak, bo tu nie ma mojego adresu. Ogólnie te dwie paczki obie pochodzą z firmy CubeZZ, tak to się chyba czyta. I w tej paczce znajdują się brakujące części do Diana Ma Pienzanczy, którego tu już mam. Przysłał mi takie kostki, takie klocki, że narożników były 4, a krawędzi było 16 albo 14. I nie dało się złożyć po prostu kostki, więc przysłał mi resztę nieodpłatnie. No a tutaj mam drugą paczkę, którą trochę później zamówiłem, a przyszły tak samo szybko. Znaczy ta szła prawie miesiąc, ponad miesiąc, a ta no 3 tygodnie średnio. Odpakujmy sobie najpierw dom. Będziemy powoli budować napięcie. Piszę, że ta paczka waży 10 gram, to raczej całej nowej kostki mi nie przysłali, chociaż liczyłem, że mogliby być na tyle mili. Ale raczej nie. Ogólnie jeśli dzieci odpakowują, to nie odpakowujcie w tę stronę, jak tu trzymacie nóż, tylko tak bezpośrednio sobie tutaj róbcie. Zaraz do was chyba wrócę. Nie, dobra. Myślałem, że mi się bateria wyładowuje, ale nie. Ok, puste pudełko prawie. Całkiem dużo folii bąbelkowej. Spoko, bo to jest zawsze przydatne, jak się komuś wysyła nowy film, jakąś kostkę, to pasuje zapakować, a kupować folii to się nawet nie opłaca. Dobra. Myślę, że tutaj będą brakujące części, więc ok. Jeden narożnik, drugi, trzeci, czwarty. Ach, postarali się, wyliczyli. Szacun dla nich. Bo sobie złożę od razu chyba nawet. No. Porównajmy do tego. No, to samo. Złożę sobie od razu, bo to musi być prezentacja, że przyszło to, co chcieli. Co było potrzebne. Dobra, czekaj. Aha. Dobra. Kurczę, tutaj mi nie wchodzi. To trzeba by poprawić. O, jest. I ostatni. Jak chcecie, jak wam się nudzi ta czynność, to sobie przewincie trochę filmik. Ok. Wszystkie 4. I przechodzimy do odpakowania dużej paczki. Nigdy nie wiadomo, jak to otworzyć, więc otworzymy od góry. Ok. Ogólnie... no dobra. Dobra. Nawet dali mi chiński styropian. Może będzie jakiś napis. Dobra. Mam tutaj kilka ciekawych kostek, raczej wam się spodobają, bo są naprawdę ciekawe. Wyciśniemy sobie je wszystkie najpierw. Ogólnie z tych kostek to chyba będę miał tylko jedną na sprzedaż, czy dwie. W sumie już jest nawet zarezerwowana. Ok. W pudełku jeszcze trochę styropianu chińskiego, takiego różowawego. Opiszmy. Przy łamaniu chrupie. Super, dobrze wypieczony. Polipropylen chyba. Całkiem zbita struktura, trudno się rwie, to dobrze. Elastyczny. Ok, przechodzimy do kostek. To jest najciekawsza kostka, to sobie ją zostawię na koniec. Chilong, Dian Ma i 2 Shenshou'y i Megaminx. Zacznijmy od Megaminxa. Zamówiłem go dla kolegi, bo chciał, no po prostu zamówiłem go, bo chciał, żebym mu zamówił Megaminxa, że załatwił. Ogólnie Megaminx Shengshou, tłusty na tyle, że się normalnie ścianami nie da obracać, trzeba to wszystko wytrzeć. No, Megaminx jak Megaminx, chyba trochę się wydaje zbity, więc nie wiem, czego się trzeba, będzie trzeba wyregulować, ale chyba takiego dam koledze, bo On też nie ma zbyt dużych wymagań, tylko żeby było tanio. Lecimy dalej. W sumie tych kostek już prawie nikt nie zamawia. To są wersje 5 bodajże. Tak mi zależało na nich. Ok. Wersja 5. Czarna i biała. Te kostki w sumie już nikt nie zamawia, jeśli chce prawdziwy speedcubing uprawiać. Ale dla tych, którzy chcą zacząć układać czwórkę, to jest jedna właśnie z lepszych kostek. Wersja 5 ma tyle, że się prawie nie zacinają warstwy. Prawie. Ale kostka chodzi naprawdę, powiem wam, dobrze. W porównaniu do wersji 3, którą ja miałem, czy to 4 była, to ta kostka naprawdę chodzi bardzo dobrze. Nie polecam modować, chociaż wiele osób uważa, że to będzie lepsze. Ale potem po jakimś czasie się okazuje, że kostka się robi tak luźna, że popuje i tak zamula, że się nie da układać. Więc ogólnie polecam ją wam bardziej wyrobić niż modować. Ale to dopiero jak osiągniecie naprawdę dobre czasy, bo tu się precyzji można nauczyć. Lecimy dalej, kostka Dian Ma. Tą kostkę ogólnie w sumie już chyba sprzedałem, mogę to tak nazwać. Ładne pudełeczko i pokażę wam, te naklejki są takie wyjechane. Może kiedyś takie zrobię, może nie. Jak będę miał jakieś dobre zamówienie, to je zamówię. Ojojoj, ale wyczerpana. Ścina z 45 ponad. Widzicie, tam ma takie dziury. To w ogóle światło zawsze przeszkadza, że nie widać. Kostka jest nasmarowana, pokażę wam od razu budowę. Taką półprzezroczystą, znaczy półpustą w środku. Krzyżak pełen, znaczy narożnik pełen. Środek całkiem ciekawie wygląda. Nie wiem, czy to tak widać. O, jest. Widzicie, takie krawędzie na tych. Znaczy no, takie dziury na krawędziach. Kostka ogólnie ma całkiem fajny kształt, więc jak się gdzieś bierze w towarzystwo jakąś kostkę, to właśnie można tą wziąć. Będzie się wzbudzać podziw. Kurde. Ta kostka coś jest... Nie wiem, jak to złożyć w ogóle. O, jest, dobra, skoczyło. Ten się klocek 2 razy rozłożył. Dobra, pierwsze ruchy. Ta warstwa środkowa strasznie się wydaje wąska. Jak sobie porównacie, to jest strasznie wąska w porównaniu do reszty. Widzicie? Chyba widzicie. Strasznie kanciaste na razie ma tutaj te kanty, więc do anheda się nie nadaje na razie, bo się można pociąć. Ale jak się wyrobi, to naprawdę myślę, że będzie dobra. Planowałem jeszcze zamówić inne kolory, czyli wszystkie 3. Czarny, primery i biały. I sprzedawać na tym. Na zawodach w Chorzowie, tak? Wybieram się na zawody do Chorzowa. Jakby ktoś chciał coś, to prawdopodobnie będę miał smary maru. Sporo. Naprawdę sporo. I każdy będzie mógł sobie kupić. W cenie 9 zł, tak sądzę. Bardzo tanio. Przejdziemy do kolejnej kostki, którą jest YJ Chilong, czy Moyu Chilong. Już 4 takie kostki kiedyś zamawiałem, 4 albo 3. Ale zamówiłem jeszcze jedną, bo mnie chyba kolega prosił, albo po prostu sam to chciałem. I tą kostkę prawdopodobnie będę miał na sprzedaż. Kostka Itala jest tak dobra, że sam bym na niej układał. Albo jak mi się nie udaje jej za szybko sprzedać, to ją sobie zamienię za Cyclone Boysa. Cyclone Boys, najlepsza kostka na świecie. Mam na niej sub 14, sub 14, coś tam, prawie 13, czy 13-20. Wiem, że to dla niektórych się wydaje śmieszny czas, ale jak na moje zdolności, to jest naprawdę dobry. Kostka śmiga, jest luźna. No. Coś tam pomieszałem. Nieważne. Ułóżmy ten kawałek. O. To jest przedostatnia kostka. To już nie chowam. Bardzo polecam. Prawdopodobnie będę ją miał na sprzedaż, chociaż może mi się odwiedzieć. Jeszcze zobaczycie sobie w komentarzu teraz, czy będę ją chciał sprzedać. I tutaj jest kostka oczywiście dla mnie. Jak sami możecie zobaczyć, jest to Moyu Aosu. Osu, czy tam nieważne. Ale nie mówić Aosu, bo to tak głupio brzmi. No oczywiście primerzy na kolorze plastiku primery. Tutaj mam przy sobie kostkę Moyu Weisu. Ta kostka jest już jest kuzyna. Swoją sprzedałem, bo sobie zamówiłem tą. I teraz zrobimy takie krótkie porównanie. Naklejka gdzie indziej, ale taka sama. Dobra. Środek wygląda kompletnie inaczej. Krawędzie są strasznie dziwne. Kostka jest zbita jakby. To jest taki dziwny feeling. W ogóle nie ma zacinek. Taki pełny, jakby no dopracowany. A tutaj kostka się rozchodzi. O, na przykład jak chcemy tutaj coś takiego zrobić i pchamy, to się nie da, albo się ścina. A tutaj to po prostu ładnie wszystko jest dopracowane. Myślę, że będzie to moja jedna z najlepszych kostek, jakie posiadam w kolekcji. Ła. No. Ogólnie powiem wam, że ta kostka jest tak genialna, że nie zamieniłbym jej na żadną inną. Jak mi się znudzi, to komuś ją sprzedam wyrobioną. I też na pewno taniej niż za nową gdzieś. Nie będę mówił gdzie. Kostki wyglądają identycznie z zewnątrz. Prawie. Tylko ta się wydaje taka bardziej wygładzona, zaokrągła, a ta się wydaje taki naprawdę sześcian. Chyba to będzie moja też najlepsza dwójka. No, żartuję. Dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmiku. Wszystkie kostki polecam. Zwłaszcza Aosu i Chilonga. To są dwie najlepsze kostki. Megaminx. Też dobra kostka. Shengshou, fajna zabawa. Spodziewajcie się następnych unboxingów, bo niedługo przyjdzie mi jeszcze kilka rzeczy, które będę miał na sprzedaż w Chorzowie. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Jak Ci się spodobało, daj łapkę w górę i możesz zasubskrybować kanał. Cześć!